Wow! Jest tak poprawnie. Trafi. Crazy Race 2, co? Crazy Race! Crazy będzie Race tak szalony, 2! Że Sylo nas wszystkich rozwali dzisiaj. Tak, tak, Race 2 Crazy. Sylo, kupiłeś już ten samochód? No prosto, że niekiedy. Sylo ma tak mało czasu w życiu, no, że pomiędzy jednym może zbijaniem. Małpę, jednym zbijaniem nie bąków. Może kupić samochodów, nie da. Jednym zbijaniem bąków, a drugim. Ole, mnie to jest prank. Ale pranka chciałem zrobić. Ale debil. A najlepsze jest to, że zrobił takiego pranka, że on się wybrał. No sam. Tak, tak. My jedziemy dalej. A wypchaj się. On ma on jest pomiędzy jednym zbijaniem bąków. Ale go obróciło, ty. Ale po jednym zbijaniem bąków, a drugim. Szalajzarska. Nie, to była żadna obrona, noga, a ty. To była gówniana obrona. Nie, no obrona na tobie wyszła idealnie. Agaty, spadochron! Poczekaj, bo to trzeba będzie użyć chyba tego. Tak. Uuu. Uuu. Broniarz będzie. Co cię napadło? O, ty żeś ty! Debilu, ty! Ty szmoto pieprzona. A tak agresywnie? Ja pierdziel, przejechałem z to cały normalnie jak człowiek i ta małpa pierniczona. Zabij rej tam już! Co jest z nim? Deka, ty. Co zrobił? No nie, no bo głupie, no wjechał fartem po prostu we mnie. Facet. Jajco, gościu, jak ciebie nie ma w tym meczu, co jest? Ale easy zrobiony, ty. Easy. A bym cię syknął tym takim... Easy to cię... wiesz, Sylo. No, obiad był słaby ten tekst. Nie, który ci nitro używa? Nie, ty kamierzem, ty X-em! Wow! Oj. Oj. Szepard się zgubił. No, jakaś pizda! Co? Nie, no punkt nie zapałem! Przez ciebie, Szepard. Rozwaliła mnie. Rzeczy mówisz. Bardzo dobrze. Punkty przez Szepard. Ty, a ty jest jakby face to face w sumie. Taki wyścig face to face trochę. No i się chłop do mnie prujesz, jak skasowałem. Ha. O, ktoś chyba spadnie. Sylo spadł. Sylo spadł. Sylo spadł. Ale złapałem punkt. Sylo spadł. Dobra, okay. Dzida. Pace. Śmieszny ten wyścig, jak to zabawowy. Dobra, trzymaj też. Dobra. O, bagi, rampę ze w dupę wsadzi. Ciekawe, jak ja mam skasować. Jestem, jak tu nikogo nie ma. Nie wiem, Sylo, ale ja jadę przecież. O nie. A ty górą jedziesz. Jechałem tą samą trasą, co wy. No tak, ale ja będę tak troszkę inaczej wyżej. Nie, Sylo, byłeś tak samo. On był wyżej, on był inaczej akurat, nie, sorry. No tak, przepraszam, Sylo, ty zawsze Sylo inaczej. Sylo w ogóle jest taki inny ogólnie w życiu. Tak, to prawda. Jest taki inny. Zawsze jest inny niż wszyscy. Jestem gigakocem. Tak mi zawsze mówili, całe życie. No. Ale to właśnie ty jesteś inny niż wszyscy. Nie mówili mi tak, ale mówią coraz częściej. Chyba mi się odkleiło na starość. No. To od roboty po prostu. Ty jesteś inny niż wszyscy. Wszyscy wymagają, nie wiem, urlopów, dodatkowego płacenia za pracę. Ale Sylo kapkę zrobiłem, o Jezu. No jest jak jest. Sylo kapka? Tak, Sylo kapka, no. Tak, kapka. Kapka Kapka wstydu. Tak jest. Spadłem. Który to jegomość za mną żyjecie? Ja. A. Jajco! Aaa! To są te! Chłopie, jeszcze się nie nauczyłeś! To fiki! Co ten PC-ki robił, frajery? Tak, też palnąłem wcześniej w trafik. Pozdro. Wypadł mnie stąd. Ziupoczek jeszcze mi tu będzie. Dobrze, rozwal boczka. Znaczy się, Syla. W sensie, w drugą stronę. Syla, no. Rozwal Syla. Ole, tu trafik! Trafik się wydupiłem. Chcę cię sprankować. Nie, Syla, nie. Dzięki, ciemny, dzięki. Nie, z kim ty próbujesz? A, czyli nie specjalnie jednak, Nojku. Nie specjalnie. No dawaj. Ty, ciemny wrócił do wyścigu, jest na drugim miejscu i zaczyna się odzywać. Musimy mu oddawać częściej miejsca na podium chociaż. Dokładnie. Gdzie gadał? W dupie? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Chłoptasiu. Na rowerach zawalamy teraz. Wow! Sylo nie trafi. Trafiłem, ty, wyjechałem z tego jeszcze. Jeszcze się udało z tego wyjechać. Z czego wyjechałeś? Taką główną ściankę wjechałem. Główną ściankę. Czemu ja muszę rowerem jechać? Ja nie lubię. Znaczy lubię rowery, ale nie chcę mi się jechać teraz rowerem. Jak samochody były.
To się nigdy nie chce Sylo. Sylo, to by się ogólnie ja niczego kupić nie jeździć trochę. No, to, Sylo, to miałeś tyle planów. Tak. No. Ale realizuję powoli, no. Tata, farming miał być na streamach w piątek, a właśnie co z tymi streamami, bo... A w czwartki miały być Simsy. A kiedy ta siłownia z Matiem? Kiedy będzie, a kiedy nie będzie biznes plan? A kiedy biznes plan? Kiedy biznes plan? Ale wcześniej miałeś chodzić. Kiedy biznes plan? Nie, nie mogę na razie, nie mogę. A kiedy biznes plan? No właśnie, halo? Nie mogę na razie, nie mogę. A, okej, dobra. Dobra. Cześć. Tak, cześć, go pytamy. Co się wydarzyło? Ja w ogóle miałem plan, uwielbiam, ale Sylo w końcu trzeba miałem powiedzieć. Ja uwielbiam mówić o tym, że miał milion planów. Tylko szkoda, że żadnego nie zdradził. O ty, szmato ty. Ja realizuję jeden, a konkretnie. Tak, to prawda. Sylo po X latach w końcu zrobił sobie tatuaż. Brawo. Nie, no dużo rzeczy zrobiłem. Co takiego? Ale to jest, wiesz, realizacja raz na 3 lata. A kiedy właśnie Sylo zrobisz ewakuację z tego miejsca, od którego mówisz już mniej więcej od jakichś 2 lat, ale nie prawie 2 lat? Jakich 2 lat? No prawie 2 lat. Że robisz ewakuację z tego jednego miejsca, którym nie będę mówił na odcinku. Jak rok czasu? Jak rok czasu? Co ty gadasz? Co ja ewakuację mam zrobić? Co? Nie wiem skąd. On tak. Powiesz mi po chwilę, bo nie wiem. No. A gdzie jutro wstajesz? No ale to jest przecież realizowane. Jest realizacja. No tak. Ale... W końcu jest na... Ej, jest zatrzymaj się jak coś ciemny, drugi. Jak mam się zatrzymać? Nie wiem, FK spa, cokolwiek. Wiadomo, że jeden tatuaż na plecach chcę zrobić. No, z Jagerkiem. No spoko. Czy ciemny ty czwarta PPG dzisiaj? No, ta. Oj, chyba nie dolecimy do mety. Dzięki, ciemny. A mogłeś, ciemny, miał dużo czasu. Miał dużo czasu. Ty wiesz, dlaczego on ci powiedział, żebyś palił F-kę? Nie dlatego, żeby ci zrobić w koniec, tylko nie, z jakiegoś powodu. Nie, mogłeś palnąć bok, cokolwiek. Nie musiałeś w to lecieć, po prostu. Dobra. Ja nie zdążę. Dzięki, ciemny. Cyc, starro cirku. Starro cyc. Ja pepeki zbieram. Wiesz co? Życie jest piękne. Widzowie, życie jest piękne. Zostawcie łapeczkę, jeżeli chcecie zobaczyć, jaki jest nowy dźwięk na YouTubie. I nie wiem, czy widzieliście, ale jest już nowy komentarz na YouTubie. Co jest? Tak, jest! Nowa sekcja, tak jest. Nowa sekcja, tak jest. Chociaż Hogarty pewnie jak zawsze będzie miał 3 lata później. Pewnie tak. 3 lata później. Pamiętasz to, Sylo, jak kiedyś pojechaliśmy do Hogartego, on nam pokazał, jak wygląda jego YouTube? I był taki, wiesz... Dlatego korzystam teraz z 3 różnych przeglądarek. Więc na każdej jest inna wersja YouTube'a. Nie, po prostu oni wiedzą, że ty jesteś tak, ty jesteś po prostu tak stary, że oni wiedzą, że dobra, za nim się przyzwyczaić, to chwila minie. Jesteś tak stary! Ej, kumacie to? Być tak starym, że już ze względu na wiek nie zmieniają i po prostu nie aktualizują przeglądarki. Bo nie lubisz zmian, dokładnie. Tak, dokładnie. Zmiany są spoko. Nie, to jest tak chudy, że jak mu dzisiaj robili... Zmiany są spoko? Co ty tyle powiedziałeś? No. Ty to mówisz? Nie, tak, Sylo, nie, Sylo, nie, 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 nie. Nie, to Sylo nie. Nie możesz, ty nie, ty nie możesz mówić Sylo takich rzeczy. Dlatego Sylo jest farmazonem, tak, właśnie. Nie możesz mówić, ty akurat nie możesz mówić takich rzeczy. Sylo jest takim farmazonem, że to jest szok w takich kwestiach. On zawsze jest pierwszy, żeby coś takiego powiedzieć, chociaż sam tego nie, taki populizm. Tak, to dlatego tak, mówiłem tak, już tak, od dawna, tak, że dupy, Sylo był idealnym politykiem. Sylo, ty będziesz powtarzał naprawdę jakby po ludziach? On nie czuje wstydu, żeby takimi populizmami walić, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Fajne są zmiany, nie, Sylo. I często mówić? Ej, i często mówić coś na zasadzie takiego, ale mam pomysł, ale super rzecz bym zrobił, nic nie robić, Sylo, nie a kiedy byłeś ostatnio gdzieś poza Warszawą, oprócz Pruszkowa, bo to jest jakby trochę część Warszawy, i poza domem swoim rodzinnym? A to nic, to jest tak, to jest zmiana, jak coś. Jaka zmiana? A na wyścigu przedtem powiedziałeś, ja to nie lubię, ja to lubię, jak mam gości i przyjeżdżają. To nie jest lubię właśnie gości, brak zmian. Przyjeżdża dużo. To jest właśnie brak zmian. Skoks właśnie, ja tak lubię. No. Ja tak lubię. Zmiany są super. Ja wiem. Jeden z drugich dwóch mądrych się znalazł. No. Cwaniaki, no. No. Najgorsze. Tak. No powiedz, Sejit, już raz powiedziałeś na odcinku dzisiaj, Sylo. No, no powiedz, no powiedz, powiedz, no. Cwaniak Word dzisiaj już. No ty, ale po co? Nie da się, bo piszcie od razu, no widzisz. Już był cwaniak Word dzisiaj. No nie co? Da się. Powiedz jeszcze raz, co piszcie? Jeszcze raz? Co, no, co piszcie? Najgorsze wy... Cwaniaki. No ej, nie, nie da się, nie da się. Był ten pisk? No? Był. Ale co, Sylo, ty mówisz o tym?
Ta. To nie, 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 to ja, to... Nie. A, dobra, dobra, niech tak będzie. To pomyliło ci się, Sylo. Pomyliło ci się, Sylo. Tak samo jak z tym, że lubisz zmiany. Sylo, Parmazon. Idę gotować, bo już nie chcę z nami grać. Ostatni raz z wami grał w GTA na nagrywce. Ostatni raz, widzowie. Nie będzie przez najbliższe 3 tygodnie co najmniej. I Sylo powie, i Sylo wtedy powie, no i to była zmiana. No tak, i to by była zmiana. No. To by była zmiana, Sylo. No. No i będzie, o. Ej, napowiadam, że mnie nie ma 2 tygodnie, co? Ej, czekaj, Sylo, a co oznacza twój tatuaż? Co, ładnie sobie wygląda. Nie, 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 opowiedz mi to, co dzisiaj opowiadałeś. Co? A, że Wataha nie... Że nie lubi zmiany, jakby. Jeszcze raz? Co? Ja nie znam. No, co? No skracając to, co Sylo dzisiaj mówił o swoim tatuażu, chodziło o to, że nie lubi zmian. I trzyma się tych samych ludzi. Naprawdę on to powiedział dzisiaj? Tak, 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 ja bo teraz skumałem, że on powiedział lubię zmiany, a teraz przecież opowiadał dzisiaj o tatuażu, w którym było, że to, te wilki symbolizują, że... Ale dorabianie teorii do gówna tak, trochę, tak, jakby... No. Jakby, wiesz o co chodzi, Sylo, nie jest totalnie nic złego w tym, żebyś miał tatuaż, dlatego że ci się podoba. Naprawdę. Tak, mam. Ja mówię, że tak mam, bo mi się podoba. No to nie, lepiej nie dorabiać teorii do gówna. Wiesz jeszcze, jakie było pierwsze słowo i ja powiedziałem, no. Że dobrze, że powiedziałeś, że jeszcze, że ci się podoba. Bo pierwsze, co powiedział Sylo, to takie, no bo wszyscy już mają tatuaże. To było piękne. Dzisiaj rozmowy były piękne właśnie o tatuażach. Ale on ma gorączkę, zostawmy go, zostaw. On ma gorączkę, tak. Można wybaczyć, można idę wybaczyć. Na raflety. Tak, śmiałem się z osoby, która ma gorączkę. Nie wypada. No właśnie, ale to jest, mówię, jakby... Także ja, śmiejemy się z nim. Ja sam osobiście jestem posiadaczem 3 tatuaży. Niedługo 4. Niedługo 4, bardzo niedługiej przyszłości 4. Wiesz co, mam taki pomysł, żeby, no bo... W tych dziurach, które mam na przykład, bo ja chcę przed ramię już zrobić, co? No to jakby ciężko będzie mi zrobić tam jakąś postać, żeby ona się jakby tak nie rozciągnęła w sumie. Mm-hmm. Więc chcę zrobić coś a la tło, jak masz tą maskę samuraja z Cyberpunka, nie? Mm-hmm. To jakby ją powycinać i jakby dać ją w tło za te, które już są jakby. Myślę, no i coś takiego właśnie zrobić. Także jestem dumnym posiadaczem właśnie takich tatuaży, które po prostu mi się podobają. Totalnie nic nie oznaczają, absolutnie. Po prostu są fajne, podobają się dla mnie. A może dla Sylo? A ja mam ogólnie te znaki wiedźmińskie, to chodzi o to, że po prostu ja tyle bestii już w swoim życiu, tak, tyle bestii już w swoim życiu ubiłem. A największą bestią był właśnie ten, którego tutaj mam na drugim tatuażu, to była największa bestia, to dokładnie, dokładnie ona tak. Ona symbolizuje trochę walkę ze śmiercią tak, i dokładnie. Walkę z moim wewnętrznym ja. Mam mini teorię co do tego Eredina, na zasadzie takie, że po prostu podoba mi się postać Eredina, że jest taka trochę tragiczna i że jest taka w sumie ciekawą postacią. Ale po prostu mi się też to, że mi się po prostu podoba i jego zbroja, i jego look, i ma takie, i spaczka, i wolę to niż na przykład Geralta po raz miliardowy, na przykład na czyichś ręcach. Okej. No. Czyli hejtujesz, jak ktoś ma Geralta? Kto ma Geralta? Nie hejtuję, nie, po prostu chciałem coś oryginalnego. Widziałem dużo po prostu takich projektów jakby już, osób, które mają tatuaże, więc miałem tak, no. A Erlina jeszcze nie widziałem. Ej, tym sposobem właśnie. Bogaty będzie miał za kole. A ty masz znaczek czego? Ty masz znak tego? Wilka w ogóle? To. Czy masz coś takiego, czy jakie ty masz tatuaże, przypomnij? No, że ja mam jakby znak, w sensie no, szkoły Wilka, w sensie medalny ze szkoły Wilka, tam jest 5 znaków wiedźmińskich. Mhm. Pod tym Redina z drugiej strony i Metallica, w sensie MK Metalliki na tym. A no tak, na nodze. Jest. Tylko ona rzadko jest eksponowana, bo jest na nodze.